Hej, 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 witajcie serdecznie, z tej strony Smabik the Player, a to jest najprawdopodobniej 35. odcinek przechodzenia gry LEGO Star Wars. Przybudzajmy to na 100% i w tym odcinku wykonamy sobie rozdział 8. Baza Starkiller, sabotaż na bazę Starkiller, czy to jest w tym stylu? Mniej więcej tak się ta misja nazywa, więc dobrze. Są tutaj właśnie trzy etapy. W etapie pierwszym mamy zdobyte 2 na 3, a jak jest dalej, to nie jest zbyt... To nie pamiętam, o tak powiem. Bo nic powiedziałem dokładnie. No i cóż, chciałem... Ten mini zestaw jest ogólnie pokazany gdzieś tam na dole. Czyli jak tam ogólnie dojść? Tego jeszcze nie ma, ale zaraz mam nadzieję, że się dowiem. Okej, tutaj Kathleen Kennedy potrafi pociągnąć właśnie to ze sobą i dzięki temu mam jakieś cześć, więc zobaczmy, do czego one nam się tutaj przydadzą. Coś widzę, że jest, więc chyba dzięki temu po prostu pójdziemy sobie właśnie tam... tam dalej, dokładnie, no i w sumie bardzo dobrze, bo to... bo właśnie chcę to zrobić, a no właśnie. Już, dokładnie. Więc mam kogoś z bombami, ty nie masz? Wolfgang Littwood. Nie, okay. o, była, proszę, Kathleen Kennedy ma wszystko, a więc świetnie, tam o to właśnie chodzi. No i szczerze powiem, że nie wiem, jak mam zdobyć ten mini zestaw, który jest tam. Może jakoś za chwilę go znajdę. Jeszcze na chwilkę się wrócę i to jest sprawdzę szybko. Czy tutaj mogę jeszcze coś zdziałać, bo coś mogę nawet zbudować, jak widzicie. Jetpack? Nie. Taki troszeczkę skuter śnieżny skaczący, tak powiem, no ale cóż, niech będzie. Tam mogę się dostać, chyba to nie mogę, za mała ta dziura, tak mi się wydaje. Nie wiem, okej, mniejsza z tym, idę tam dalej. I czy na to, że za chwilę coś mi się uda znaleźć. Tu mi się ta strzałka nieco inaczej pokazała, bo jest tak jakby teraz troszeczkę w górę. O, tam gdzieś. Aha, no to dobrze, pewnie gdzieś za chwilę znajdę. O, proszę, jest na prawo, świetnie. Nie wiem, czy to jest właśnie to, ale chyba to nie jest te 3 na 5, bo to już chyba wcześniej zrobiłem, że tak powiem. Więc właśnie pewnie nie jestem, więc cóż. I tak to zadałem na wszelki wypadek, ale chyba to nie o to chodzi. Po prostu muszę zajść gdzieś tam dalej i mi się jakoś to odblokuje. Mam taką nadzieję. I mamy... no i chyba tak będzie zresztą, chyba tak będzie, ale się jeszcze okaże. Więc zaraz zobaczymy, jak będzie. No właśnie, tu jest jakiś most czy coś w stylu, czy też nie za bardzo. Chyba właśnie się na most tworzy. Albo taka właśnie przeskocznia przez most. Może być i tak, w takim razie dobrze. No i cóż, udało się, mogę iść dalej. I jest mini zestaw, czy go jeszcze nie ma? Strzałka pokazuje cały czas prawą stronę mapy. A teraz jeszcze dodatkowo dół. No i powiem wam, że teraz jest... O, wiem! Dobrze. Wszystko wiem, tylko muszę jakoś na prawą stronę dostać. Chyba już wiem, o co chodzi. Muszę właśnie tam zajść i właśnie, jak właśnie widzicie, jest przejście dla małej postaci i może to właśnie jest to przejście, którego będę szukał. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz by mi się przydał jakiś Jedi albo ktoś... podobny, nie wiem, czy ogólnie są oni wszyscy. Tu, o, tu jest Yoda, może być. Więc zobaczmy, co on tutaj robi. Poczarował, użył mocy i tylko beczki się przekręciły, więc tak troszeczkę średnio, że tak powiem. No właśnie, no właśnie. Więc zaraz znajdę coś innego, coś też bardzo przydatnego, jakby inaczej. No właśnie, jest i bałwan jakiś. Może on mi ogólnie jakiś mini zestaw dał wcześniej, czy jest w stylu, nie jestem pewien, ale już nie jest mi on potrzebny, raczej. No jakieś działko, jak widzicie, i czy mogę nim strzelać, czy one samo strzela? Tego też nie wiem. No cóż, próbuję skoczyć tutaj w takim razie. Ale czy tam coś jest? Nie wiem, okej, wiecie co? Coś z tym mi się wydaje, że muszę zrobić. Bo to jakoś... O, na przykład zniszczyć. Tak też można. Jakiś magnes. Tylko, że ja nie wiem, czy idę do przodu, czy na prawo jest moim ogólnie celem tak jakby tej misji. Prawo czy przód? Bo jeśli przód, to tam iść nie będę oczywiście, tylko jakoś spróbuję się dostać na prawą stronę mapy. Jak jeszcze nie wiem, ale zaraz mam nadzieję, że się dowiem. No właśnie. No właśnie, tak? No i otworzyło mi się przejście, naprawdę? Nie, ja tam nie idę. Nie ma takiej możliwości nawet. Nie ma takiej możliwości. Bo zaraz mi się znowu coś wyłączy i będę musiał tutaj po prostu przychodzić jeszcze raz. A nie, chcę tego zrobić. Chcę to zrobić za pierwszym razem, ale nie wiem jak. To też jest nieco, powiem wam, problem. Mały. Albo i duży.
Bo ja bym może tam jakoś wszedł tak jakby BB-8-em. Tak, no wiecie, bez żadnej... Od razu gdzieś stąd. Mogę tam zaryzykować pójść, ale obstawiam, że to będzie 100% powrotu właśnie w to miejsce, ale... Co ja tutaj mogę innego zdziałać? Idę na górę, coś to się wrócę i tyle. To już będzie po prostu później, to tam szybko się zrobi po sprawie. Powiem wam, że po prostu nie wiem. Jak to na chwilę obecną można zrobić? Co tu się dzieje? Kogo ja mam wziąć? A jednak, jestem na górze. Okej, no to dobrze. W takim razie jednak nie jest źle, nie jest źle. Jeszcze chyba na prawo jakoś się może tam dostanę. Okej, jest git, jest git. W razie jest fajnie. Nic straconego. O, proszę, no i przejdę. No i przejdę na prawo, elegancko. O to mi cały czas chodziło. Nie spadł, jest. I powiedzmy, że na razie mini zestaw jest cały czas w zasięgu naszych rąk. A jakże inaczej. Nie ma postaci małej? No nie wiesz, tak być, tak to być nie powinno. Tak być nie powinno, ale tu zobaczmy, czy to właśnie jest to, czego szukam. Dokładnie tak, jest tam mini zestaw. Świetnie. Nawet bardzo. Ten górze jeszcze ta łomba stoi, czy jak tam ona się nazywa. Nie wiem, czy ona będzie agresywna, ale może nie. Zobaczymy. I jest mini zestaw, świetnie. To jest pierwszy mini zestaw w tym odcinku, ale zawsze to już jest jeden. A no właśnie, jeszcze 7, ale nie, jest dobrze, nie muszę chociaż cięcia robić na tą chwilę. Coś to zrobię jeszcze na później, ale teraz już nie trzeba. Dokładnie. No i mogę lecieć dalej. Aha, no dobrze, wiecie co, jednak ja tutaj szybko jej pomogę wejść, bo nie ma co się bawić tym. Niech sobie przyjdzie, bo już na górę nie będę tam skakiwał. No właśnie, a może mi się przyda. To właśnie będzie dobrze. Brama siadła, poszła, zniknęła, zniszczyła się. Znaczy my ją zniszczyliśmy, ale już jej po prostu nie ma. To jakaś choinka z tego co ja widzę. Okej, może być. To jest piąty, ja tak sobie popatrząc na to. Pokonam zawsze to kilka monet padło. A no właśnie, czy mogę tutaj coś z tym właśnie zdziałać, bo muszę chyba tam wejść. O, proszę. Mam jakieś części. Więc może to właśnie o to chodziło. Kto wie. Zaraz się wiem. Aha, może to działa tak, że lewo, prawo, przód. Lewo, przód, prawo raczej. Aha, o tak, no i świetnie, o to chodziło. I czy otworzy nam się brama i przeniesie nas do kolejnego etapu. Mam nadzieję, że za chwilę tak się stanie, bo już bym chciał po prostu przejść dalej. To jest do duchu opory ktoś, tak? Tak. Aha, to ta zapowiedź była dom. Nie duchu opory, tylko najwyższy porządek. Okej, w takim razie Grievous był w porządku, a więc można iść na górę, jechać windą raczej i chyba powinien być kolejny etap. Mam taką nadzieję. No i tak dokładnie się dzieje, więc świetnie, jeszcze tylko 7 mini zestawów i poziom ukończony kolejny, a więc już jest cały czas coraz lepiej. A więc proszę, bardzo 1/4, więc to już jest coś. Tam na górze coś jeszcze oni tak siedzą właśnie, nie mogę ich za bardzo dotykać, atakować, ale tutaj jestem nieco zawiedziony, bo tutaj jest strzałka. Coś to wrócę, ale nie, chciałbym to od razu zdobyć. No ale okej, może chwilowo się nie da. Więc to jeszcze zostanie sprawdzone oczywiście przeze mnie. Nie ma takiej możliwości, że nie. Wolę zrobić tak, żeby oni mnie widzieli już tak jakby cały czas do bicia. No i właśnie jak tam widzieliście, jest ta taka dziura w ziemi i to mnie nieco denerwuje, bo jakbym tutaj już nie mógł wrócić na przykład później albo wcześniej, a tutaj, o może tu mogę tu coś zniszczyć. O proszę, jest, coś mamy, więc bardzo dobrze, że jeszcze jednak tam nie poszedłem, bo może dzięki właśnie temu sposobowi, dzięki temu szczęśliwemu losowi zdobędę mini zestaw i dokładnie tak się dzieje, więc bardzo dobrze, bardzo fajnie, czwarty w tym odcinku, w tej misji, a więc świetnie, znaczy nie, czwarty w tej misji zdobyty. Więc bardzo dobrze. Dokładnie, i mogę sobie teraz na spokojnie zaskoczyć na dół i zbierać kolejne rzeczy. A no właśnie, tak sobie przejdę na spokojnie, pójdę dalej, nie ma tu ogólnie tutaj na
tym się bawić, jak można przejść jak najszybciej to możliwe i tyle. Zdobyć wszystko. A no właśnie, znaczy wszystko. No oby się udało zrobić wszystko, zobaczymy. Tu powinno być pod nami coś, z tego co widzę, i chyba jest kolejna flaga bodajże, dokładnie, więc już mamy 2 na 4. A więc nie jest tak tragicznie, tutaj znowu coś mogę odpalić, tylko potrzebuję zawór, który jest na przykład właśnie tutaj, a więc bardzo dobrze, tylko się cieszyć. Pozostaje dla mnie, no i tym sposobem zrobiłem coś na pewno. Aha, pozbyłem się tego dymu, super, haha. Cieszę się z tego powodu jak najbardziej. Czemuż by przecież nie? Okej, ale sobie wezmę inną postać po prostu i już ją bezproblemowo przejdę dalej. Gdzie jeszcze? Nie wiem, ale gdzieś na pewno dół. Jak widać czysty, czysto. To sobie zniszczę może. I jeszcze to pociągnę, bo tam może coś się kryć jeszcze ciekawego, albo i nieciekawego, ale może też potrzebnego. Zobaczymy. I mamy jakiś hak bodajże. A więc chyba nie najgorzej. Tylko mam nadzieję, że mnie do kolejnego poziomu nie weźmie, bo bym jeszcze chciał tutaj chwilę posiedzieć. Ale chyba nie. Chyba teraz dzięki temu mogę po prostu swobodnie się poruszać i dokładnie tak się dzieje, więc dobrze, że tam to zrobiłem. A więc tak, tu trzeba postać niestety zmienić. Może być ta. Jestem ciągle, jestem dalej. Super. Tam na górze mamy kolejne. To chodzi, żeby ta druga postać przyszła pewnie. No okej, okay, już niech sobie przychodzi w takim razie. Trzeci właśnie, jak widzicie, trzecia chorągiewka, świetnie. Tam coś się lata, czy jak? Nie wiem, gdzieś się zbugował, że tak powiem. Okej, okay, spróbujmy wziąć ognistego i może to coś mi da. Mam nadzieję, że uda mi się to ogólnie stopić. I też tak się dzieje, więc elegancko i chyba tam powinniśmy zrobić kolejny mini zestaw na dole. Zobaczymy. Jak na razie jest bardzo dobrze. Póki co wszystko znajduję, co mogę. I jest admirał Akbar. Więc zobaczmy, może to jest jakieś tajne przejście. O, na przykład takie właśnie. Więc świetnie. Przeskoczę, nie przeskoczę. I tam po drugiej stronie właśnie tego budyneczku jest... Powinien być przynajmniej ostatni mini zestaw właśnie w tym etapie. Czyli ta czwarta flaga. Dokładnie tak, więc bardzo dobrze. To już będzie 6 na 10 w takim razie. I w ostatnim etapie zostaną jeszcze 4. A więc zobaczmy, co tutaj się dzieje, czy coś, co się dziać ma. Coś takiego właśnie, więc tutaj właśnie Kathleen Kennedy taką bombkę sobie zarzuci. No i proszę, otwarte. Samo się otworzyło. Ja tutaj nic nie robiłem. Płonie ognisko, płonie. Niech sobie płonie. I tutaj jest ostatnia flaga, 4 na 4, pięknie. I 6 na 10 nie zostało, więc jeszcze lepiej. A więc pytanie jest takie. Czy cofać, czy też nie? To jest flaga Rosji po prawej? A nie, okej, okay, to są takie znaczki do włączenia i wyłączenia. Okej, okay, nieważne, nic nie mówię. Wiecie co, może po prostu sobie tutaj opuszczę ten poziom, bo nie wiem, gdzie jest ogólnie ten koniec. Więc myślę, że to będzie może szybsze albo wolniejsze, to tak na szybko pominę, bo tutaj co ciekawego oglądać, zobaczymy sobie tylko jak wyglądają część mini zestawu i tyle w temacie i wrócimy jeszcze raz na tą właśnie misję, która w sumie zobaczę jak się nazywa przy okazji, bo nie jestem pewien do końca. Dokładnie tak, no i popatrzmy, mamy właśnie kolejne części mini zestawu i są one już w ilości bodajże 6 i tak to jak na razie się prezentuje, więc nie jest tak tragicznie, a no właśnie. W takim razie dobra, szybko wracamy na statek i lecimy kontynuować ostatni, i lecimy zacząć ostatni etap misji Sabotaż Starkillera, bodajże tak ona się nazywa, ale pewnie jestem, za chwilę się przekonamy, a jak na razie poczekajmy, bo trzeba wrócić się na Jacku, dokładnie tak. A no ten, jesteśmy na Jacku, ale w Sokole Millennium dokładnie, więc całkiem nieźle. Okej, okay, no i sabotaż Starkillera, tak się mi się nazywa. No i czynnicy nie ominam, to jest najważniejsze. 3 na 3, 3 na 3 i 4 na 4. Dobrze, więc świetnie, kontra... Jak to się nazywa? Jeszcze zobaczę na szybko, żeby wiedzieć po prostu. Kontrola osłon Starkillera. Dobrze, niech będzie 4 mini zestawy na szybko i koniec kolejnego odcinka, koniec kolejnej misji będzie. Kolejna misja będzie kończona na 100% i cały czas
zostaje nam coraz ich mniej. To oczywiście to klasycznie, tradycyjnie muszę nieco przygłuszyć was i cały czas mówić, nie przestawając. Nie. Bo wiadomo, muzyka jest zła. Nie żartuję. Okej, udało się, dobrze. Więc pytajesz mi, o co chodzi tutaj w temacie, co mam tutaj robić. Myślę, że na przykład dobrym pomysłem będzie wzięcie na wszelki wypadek Darth Vadera i sprawdzenie, czy mogę zdziałać coś z tym. Nie mogę, a z tym na przykład. To też może być dobry pomysł ogólnie. Nawet lepszy, powiem wam, nawet lepszy. I jest jakaś drabina i tam pojawia się, wyłania się mini zestaw. Jeszcze w takim razie tylko 3. Tylko jeszcze go zbudować bym chciał. O, właśnie się udało. No to świetnie. Tam mam jedną strzałkę, tam jest druga, trzecia i czwarta nawet. No to powiem wam, że ciekawie. Coś będzie chyba podwójnie, tak mi się wydaje. One są tam po prawej, nawet nie podwójnie, tylko po trójnie, po czwórnie. No dobrze, niech będzie jak jest. Ja spróbuję dostać się po kolejny mini zestaw, który jest właśnie w miejscu tym. A jak go zdobyć, zaraz się może dowiem. Mam taką nadzieję, tutaj coś właśnie jest. Też to zauważyłem. Tam jakieś ogólnie są wyskocznie, mogę wejść wyżej i takie tam sprawy. Różne. To może podziałać, to może właśnie powiem wam podziałać, bo to jest takie właśnie po lewej stronie. Więc zaraz się okaże. Czy mogę coś z tym zrobić, czy też nie za bardzo. Bym wolał tak, szczerze mówiąc, bym wolał, żeby to już było gotowe. O proszę, no i świetnie o to chodziło. A więc jeszcze podnieść, no i mamy 8 mini zestaw zdobyty, więc to już mogę odpuścić i po prostu pójść właśnie w dalszym kierunku. Czyli jako członek ruchu oporu. Dalej, po prostu wezmę sobie na przykład takiego inżyniera, też się myślę, że nada. No i okej, otworzone. Powinno być, powinno, a jak będzie, tego nie wiem, ale jest. Tak, zaakceptowali nas, więc świetnie. Idę dalej. I tu szukam kolejnych rzeczy. One tak jakby są jeszcze dalej przede mną prosto, więc dobrze. Tutaj, ojej, jest Fazma i tutaj będzie strzelanie, no nie wiesz. No ale cóż, trzeba to trzeba. Już i tak tylko 2 mini zestawy zostały, więc coraz mniej, już muszę się czegoś napić, ale to już po odcinku zrobię. A nie, popatrzcie, Fazma sobie poszła, więc elegancko. Jedlić jeszcze nie trzeba, więc całkiem nieźle. Albo i nie. Ale nic nie szkodzi. I tak sobie poradzę, zdobędę wszystko, tylko nie wiem jeszcze gdzie dokładnie, ale tam po prawej coś jest. Czy tutaj jest jakieś wejście? Tak, tu jest jakieś wejście bodajże. Czyli biorę sobie na przykład może diodę. Wezmę jodę, bo wiem gdzie jest. Pośród tych wszystkich postaci. Joda się chyba nie nadaje. Coś joda nie szaleje jeszcze tutaj zbyt dzisiaj. No ale tu... Bywa i tak. Pytanie me. Co zrobić mam? Dokładnie. O, popatrzcie, na 4. Ale super. Się złożyło. Był jakąś postacią, które mam tak jakby z tych takich podstawowych ustawionych. Chyba, że tutaj mogę coś zniszczyć jeszcze. Nie wiem, mi się to ogólnie wydaje, że to jest normalna rzecz dla Jedi, bo coś w tym stylu. Ale coś nie chce działać, może wezmę sobie jeszcze na przykład kogoś innego, na przykład Kylo Ren, niech się może nada. Do czegoś. O, popatrzcie, jest elegancko. No i o to właśnie mi chodziło. No i chyba otworzy się. Dokładnie, no i świetnie. A więc jeszcze w tym momencie musimy zdobyć te, załatwić te jakby te 3 samochodziki. I koniec będzie. Po prostu. Dokładnie tak. Okej, tam był jeden już. Trafiłem, świetnie. Rozumiem, że jest po lewej jeden, a to troszeczkę dziwne, bo nie powinno być nic po lewej stronie, a może jest. Jestem pewien. Okej, mniejsza. Pokonałem go? Chyba jeszcze nie. Ale to już kwestia czasu tylko. Tylko aby nie skończyć. O, kolejny jest. Czekajcie, go zniszczę. Aha, bo on tu sobie robi takie kółka. Okej, rozumiem. Więc tutaj teraz wyjedziesz. Sobie na niego poczekam, bo nie chciałbym tego powtarzać nie wiadomo ile razy. Jest, jedzie już. Spokojnie. Okej, wycofał. No ale cóż mam na to poradzić. Bywa i tak. Tam rzucę właśnie jeszcze jedną bombę. O, proszę.
takie tutaj rzeczy się fajne dzieją. A jak żeby inaczej, no właśnie, kolejny może kawałek do przodu teraz i dzięki temu łatwiej go będę mógł trafić, albo coś w tym stylu. Musi się pojawić. O Jezu, widzicie, tam sobie je... No coś mi nie wyszło niestety. Ale nic nie szkodzi. Poczekam na nich po prostu. Znaczy na tego jednego. Tam może one tak dwa jeżdżą na zmianę. Tu jeden, tam drugi. Nie wiem, teraz się okaże. Tam stoi. Ja coś chwilowo nie chcę tych kółek robić. Więc pech. I mam nadzieję, że misja się ogólnie nie skończy, gdy ich pokonam wszystkich. O, widzicie, jest. Trudne. Co ja powiem, no trudne, nie takie łatwe. Jest 3x4 i chyba ten czwarty też mi się wydaje, że on tutaj w kółku jeździ. Ale się to okaże. No właśnie. Oni były gdzieś po lewej, ale po lewej to może być za mną już nawet, ale chyba nie jest on za mną. Dobra. Nie ma co. Trzeba to wygrać po prostu. Jak już. Coś co najwyżej zaraz się będzie próbował coś dalej. Nie, jest tutaj. Dobra, czeka na niego ile wlezie i tyle. On tu przyjedzie, więc nie ma się co martwić. On tu zaraz się pojawi. A więc niech i tak będzie. Bo nie chcę tego kończyć ogólnie, bo jakbym to skończył, to możliwe, żeby poziom się jeszcze skończył, a ja bym wolał już ogólnie poczekam tą chwilę. Zestrzelę ten pojazd mały i po prostu będzie git. Właśnie tak. Chwilę się pojawi, więc myślę, że zaraz się pojawi drugi. Ogólnie chwilę czasu to on się tak jakby respił, ale może zaraz coś się stanie. I będzie. Jest, jedzie. Skubaniec, nie trafiłem w niego. Czekajcie, ja biorę fazmy, bo to widzę, że to nie jest takie wcale proste. No właśnie, no właśnie, no właśnie. O. I teraz. Tym się strzela, tym czy tym? Czekajcie, bo nie wiem. Nie! Nie! Trzeba mi postać. No nikt nie wie, nie! Ja nie chciałem tego zrobić, ale okej, może nic się nie stało. Nie kończcie poziomie, tylko się nie kończ, bo już jedzie. Już jedzie. Jest! Super! Elegancko, już się przestraszyłem, że coś popsuje. Ale na całe szczęście jest w porządku. No i pięknie ukończyłem ten poziom, ukończyłem go. Na 100% bez cięć! Troszeczkę to zajęło czasu jak zwykle, ale się udało i to się liczy! Super! No i świetnie, świetnie! Mamy kolejną misję ukończoną na 100%, jeszcze kilka i ukończymy główną fabułę gry na 100% i zostaną te misje tak jakby te misje główne, ale dodatkowe. Właśnie tak, tak jak ja to nazywałem, więc dobrze, już nam mało zostało. Połowa chyba za nami, bo to był rozdział, który 8 czy 9? 8. Chyba równo połowa za nami nawet. Okej, okay, oparcie jaki pojazd, znaczy to nie jest pojazd, tylko no pojazd w sumie. Tylko ten właśnie imperialny AT-AT, czy jak tam się wymawia. A więc dobrze, w takim razie ja się w tym momencie z wami pożegnam. Jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, wpadnijcie na fanpage'a, trzymajcie, cześć!